Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demony Diaz i dostałem w ostatnim czasie trochę pytań, czy ogólnie oglądałem PlayStation Showcase, czy też konkretnie, czy widziałem akurat zwiastun gry Phantom Blade Zero. Przyznam się, bez bicia, że nie oglądałem i myślę, że to jest właśnie fajna okazja, aby w ramach takiego filmu zapoznać się ze zwiastunem tej gry, no i zobaczyć, jak to wygląda, zareaguję na to, ale także powiem, co tam zauważyłem, jak, czy będzie to gra, na którą po prostu czekam, czy możecie się jej spodziewać na kanale. Ale także mam do was taką prośbę. Jeśli są jakieś gry, które waszym zdaniem są takie, że warto je dopisać na moją listę oczekujących, powiedzmy, na premierę i do ogrania na kanale, to dajcie znać w komentarzach poniżej, na pewno się temu po prostu przyjrzę i dopiszę sobie do tej listy te produkcje, jeżeli coś mi się spodoba. Jest to, słuchajcie, trailer, który pojawił się dzień temu tak naprawdę, no 24 maja, więc zależy jak to oglądacie, jak to się uda wypuścić, więc jest to świeżynka tak naprawdę. No kanał jest zupełnie nowy, 630 subskrypcji mają tutaj twórcy, jak rozumiem, studio odpowiedzialne za to i 74 tysiące wyświetleń, zatem no to jest tak naprawdę bardzo nowa rzecz, trochę niszowa, więc jest spora szansa, że tego akurat nie widzieliście, także może się z tego materiału oczywiście dowiecie. I moi drodzy, myślę, że nie ma co przedłużać, tylko obejrzyjmy sobie ten oto zwiastun i za chwilę trochę więcej pogadam. Powiem tylko jedną rzecz, że po weekendzie, tak raczej we wtorek na kanale, ruszymy już z normalnymi odcinkami, z seriami i tak dalej. W końcu te sprawy są podomykane, ale nie przedłużam, obejrzyjmy. I zaraz pogadamy oczywiście. Gra na najnowszym Unreal Engine 5, także można się spodziewać, że będzie graficznie powalała. Jaki jest twój plan? Wiedząc, że mamy tylko 66 dni życia. To jest ciekawe, nie? Myślę, że za chwilę trochę to zostanie bardziej... To jest cały czas work in progress oczywiście, więc to jest bardzo wczesna wersja gry, mamy taką informację. Tak powiem, bo zasłoniłem to. Po prostu uciekaj. Ja rozumiem, że to jest nasz bohater. Niczym Marika. Ty tak nie zrobisz żadnej różnicy ostatecznie. Kurde, ale to ma taki... Niby ten azjatycki klimat taki, ale jest takie mroczne. Trochę jak skrzyżowanie z takim europejskim średniowieczem, nie wiem czemu. Takie mam poczucie. Z tymi przeciwnikami chyba niektórymi. Okej. Pozwolił nam żyć. My jako jedyni nie nosimy maski, jak rozumiem. Jezus Maria, jak ta walka wygląda w ogóle. Ja to będę musiał jeszcze raz zobaczyć. Co jest? Wykorzystanie otoczenia do walki. O kurde, w pełni wykorzystanie otoczenia do walki. Jezus Maria, co tu się dzieje w ogóle? No nie, no jest azjatyckie. To jak jakaś scenka z God of War'a mi się tak skojarzyło. Jakieś takie quick time eventy czy coś. No bez kitu. Ja pierdzielę. To wygląda jak Ghost of Tsushima ze skrzyżowane z Sekiro na jakichś sterydach, nie? Po prostu. Bardzo mi się podoba ta płynność postaci. To odbijanie się od ścian właśnie, trochę jak Prince of Persia, czy... No ten system walki, no to się muszę mówić, nie? Przynajmniej no tutaj wygląda zjawiskowo. Fajne przejście. Ja pierdzielę. Ciekawe jak to się będzie grało, nie? Cierpliwość jest kluczowa, tak? Time is not on his side. All we have to do is wait. Yes. Let's kill him with time. A dlaczego my jesteśmy ograniczeni czasowo, jakby? Tego nie rozumiem.
Phantom Blade Zero. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Kurde. Get my heart back. Odzyskać serce, tak jest nasz plan, wiedząc, że mamy tylko 66 dni. Zgaduję, że jeżeli byśmy byli w stanie odzyskać to serce, to po prostu wtedy jakoś już ten czas nie robiłbym nam takiej różnicy, nie? Ale jakby powiem wam, że trzy sprawy, nie? Pierwsza to zastanawiam się, czy ten temat z ograniczeniem naszego czasu do 66 dni będzie miał jakieś przebicie na mechanikę, czy na przykład będzie to związane trochę z takim stylem, że mamy faktycznie jakąś presję czasu, czy na przykład będziemy umierać i później będziemy zaczynać od początku, ale pewne wydarzenia będą się zmieniały. Wiecie, no takich gier trochę było, taki Deathloop chociażby, ale też tam dużo innych takich było projektów, czy nawet filmów zresztą. Projektów w sensie gier. To druga rzecz to jest ten system walki w ogóle, nie? Ale mówię, no to jestem bardzo ciekaw, tak jeszcze a propos tego systemu 66 dni. Ja bym raczej obstawiał, że to będzie taka historia, że po prostu fabularnie to jest, że mamy te 66 dni, ale mamy jasno sprecyzowany cel, mamy odzyskać nasze serce, dlaczego je utraciliśmy, dlaczego mamy 66 dni, a nie 56 czy coś takiego, nie wiadomo. Pewnie się w grze dowiemy, albo jakoś bliżej premiery. Natomiast ten system walki, słuchajcie, no wygląda tutaj naprawdę mega. Widać, że to jest namierzanie przeciwników. Nie chcę mi się aż wierzyć, żeby to wszystko tutaj, te ruchy, jakie wykonuje nasza postać, to było coś, co my w pełni kontrolujemy. Nie wiem, czy na przykład nie będzie jakieś takie quick time eventy, albo na przykład właśnie w konkretnym czasie wyprowadzanie jakiegoś bloku czy coś i nasza postać będzie po prostu tak automatycznie wszystko odbijała przez jakąś chwilę, nie? By to może być jakiś skill specjalny na przykład, którego aktywacja powoduje, że odbijamy wszystkie ataki i dlatego to tak wygląda zjawiskowo. No bo powiem wam, że po tym trailerze mam takie poczucie, że gra będzie stała dwiema rzeczami. Po pierwsze po prostu walką, przede wszystkim, a po drugie to dowiedzeniem się, o co w tej historii w ogóle chodzi, nie? No ale kurde, no powiem wam, że to wygląda pięknie, nie? Naprawdę, jak na ten pokaz. Oczywiście wiadomo, to jest gameplay trailer, to nie jest gra jeszcze, to jest wczesny etap gry też z drugiej strony. Natomiast Unreal Engine też trzeba przyznać, że robi robotę. A trzecia rzecz, nad jaką się zastanawiam, to, że tutaj pokazano, być może nie chcieli twórcy zdradzić, ale pokazali naszego bohatera wyekwipowanego dosłownie w to samo w każdej scenie. I bardzo jestem ciekaw, czy będzie tutaj jakaś opcja sensownej zmiany naszego bohatera, jego rozbudowy, czy będziemy na przykład tak w Sekiro po prostu wyglądać tak samo i posługiwać się tym samym. Tam oczywiście były narzędzia protezy jeszcze, ale chodzi mi o główną broń. Także no, tutaj jestem ciekaw, jak to będzie rozwiązane, żeby to nie było zbyt monotonny może. Może też czegoś nie wyłapałem, może on ma tu inne ostrze, ale w tej scenie ciężko to zauważyć, nie? Ale no, wygląda raczej podobnie, albo tak samo praktycznie. No, mamy jakiś sztylet tak do cichych eliminacji, tam już było widać. Na pewno mega wyglądają przeciwnicy, z jakimi walczymy. Jestem też ciekaw, czy właśnie z tymi maskami nie chodzi o to, że jesteśmy w jakiś sposób niepokorni, jakby nieposłuszni i nie chcemy dać się zniewolić w jakiś sposób, czy to nie jest jakaś taka symbolika A dlatego jesteśmy teraz ścigani przez te wszystkie siły, być może przez samą śmierć nawet, cholera wie tak naprawdę, od kogo my tutaj próbujemy uciec, no ale jak straciliśmy serce, to można naprawdę mieć różne pomysły. Przyznam szczerze, że to wygląda naprawdę fajnie i jest jeszcze jedna gra, którą na pewno bym chciał wam bardzo pokazać, jeżeli chodzi o ten PlayStation Showcase, z listy, którą też widziałem tak po tytułach samych, to jedną kojarzę, ale może jest jeszcze więcej, bo nie widziałem tych innych, nie? Bo jakby trailerów, po prostu widziałem grę na liście, która jest godna uwagi, tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, Phantom Blade Zero. Szkoda, że nie wiemy tak naprawdę, kiedy można się spodziewać tego tytułu jakoś, nie? Czy tutaj było coś? Nie ma nic na razie. Więc trzeba będzie się zapisać do newslettera i obserwować informacje. Jest mnóstwo gier, słuchajcie, na które naprawdę warto czekać, tak mi się wydaje, przynajmniej po tych zapowiedziach. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Czekam, moi drodzy, w takim razie na wasze komentarze. Dajcie znać, jak wam się podoba Phantom Blade Zero. Oczywiście dla osób, które nie rozumieją, na czym te filmy polegają, zawsze w opisie daję link do źródła, możecie sobie zobaczyć ten film po prostu w pełnej wersji, przeanalizować też na własny tutaj rachunek bez mojego gadania. Ten film ma specjalnie w tytule reakcja i tak dalej, moje pierwsze wrażenia, żeby to było oczywiste, ale niektórzy czasami tego nie wiedzą. Powiem wam, że naprawdę jeżeli chodzi o klimat, mi się podoba. Mam takie trochę zastrzeżenie tylko co do tych animacji, oczywiście wiadomo, to jest ten wczesny etap gry, ale niektóre animacje, na przykład to bieganie postaci, nie? I tak on zmienia ten kierunek, to wygląda tak trochę jakby on po jakiejś linie biegł, nie? Takie trochę sztywne to się czasami wydaje, a z drugiej strony ta walka wygląda genialnie, nie? I to jest ciekawe.
Także na pewno jeszcze trochę pracy przed twórcami, ale fajnym klimatem naprawdę robią robotę tutaj, nie? To trzeba przyznać, bo naprawdę to wygląda, kurde, dobrze. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało, czekam na wasze wrażenia. I tutaj widzę, że też czekamy na jednego bossa pewnie na naszej drodze. Fajnie, kurde, się zapowiada ten... końcówka tego roku i pewnie przyszły rok, nie? Przyszły rok to będzie petarda, coś tam ciężko będzie coś naprawdę... trzeba będzie dużo dobrych gier odrzucić na pewno na premierę samą, bo tam będzie tak napchany ten grafik, że szkoda gadać. Trzymajcie się, do zobaczyska i pa pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.